Bardzo dziękuję bratu Michałowi za ponowne zaproszenie. Jest to naprawdę przywilej, moi drodzy, że mogę stać przed wami i mówić o tym, co w ostatnich kilkudziesięciu latach wzrasta w Kościele, czyli o objawieniu prosto z Bożego Słowa, jaki jest odwieczny plan Boga dla Izraela, w kontekście też Kościoła i narodów. Jest to coś, co świat chrześcijański na nowo odkrywa właściwie przez ostatnie kilkadziesiąt lat. I Bogu dziękować, że przyszło to też do Polski, ze względu też na to, że Polska ma szczególne miejsce w relacji do Izraela, właściwie unikalne, takiego, którego żaden naród nie ma. Ze względu na to, że mamy najdłuższą historię, jeżeli chodzi o liczbę mieszkających Żydów w Polsce. Żaden naród nie miał przez wieki tak dużej diaspory jak Polska. I to o czymś mówi. Jest to w świecie fizycznym taki proroczy znak, który mówi o tym, że Bóg ma coś szczególnego między Polską a Izraelem. I żyjemy w takich dniach. To jest najlepszy chyba okres w historii naszego narodu, kiedy mamy drugą szansę od Boga, żeby w tym czasie, kiedy wokół Izraela narasta presja narodów, głównie narodów arabskich, a właściwie tak naprawdę ducha islamu, który ze swej natury jest duchem antychrysta, mamy niesamowitą szansę od Boga, żeby stanąć w tym czasie za Izraelem. Ale żeby to się stało, my jako Kościół Jezusa Chrystusa potrzebujemy mieć objawienie Bożego serca dla Izraela. I myślę, że Bóg to objawienie przynosi do Kościoła w sposób, który jest dla mnie zaskoczeniem. Moje osobiste świadectwo jest takie, że jeszcze 12 lat temu, 15 lat temu, osobiście byłem totalnym ignorantem w tej dziedzinie. Oczywiście był jakiś tam Izrael, oczywiście Jezus był Żydem, oczywiście pisma przyszły z Izraela, Żydzi napisali całe pismo i oczywiście jakieś tam pojęcie mieliśmy, ale nie mieliśmy zrozumienia tego, że Izrael jest centrum świata, że Jerozolima jest przyszłą stolicą powracającego Mesjasza, Jeszui i co się z tym wiąże, jaka jest konsekwencja tego dla Kościoła i dla narodów. I co Pan chce od Kościoła, żeby Kościół przygotował też drogę dla Pana, żeby Kościół stanął za Izraelem. Nie dlatego, że Izrael jest lepszy od nas, dlatego, że to jest taki sam naród jak my. Ja wiele razy byłem w Izraelu, miesiąc temu wróciłem z kolejnej podróży. Izrael niczym się nie różni od nas. Ludzie w Izraelu są tacy sami jak my. Oni są tak samo grzeszni i tak samo niektórzy święci. Oni nie są gorsi, ani nie są lepsi. Jest tylko jedna rzecz, która nas wyróżnia. Oni są pierworodnym synem Boga. Oni są wybranym narodem. Chociaż wielu z nich nie chce o tym słyszeć. Mówią, my nie chcemy być wybrani. Ostatnio mieliśmy spotkanie z taką młodą dziewczyną, czy nauczycielką, która pisze pracę magisterską na temat naszego kościoła właściwie. Muszę to powiedzieć, chociaż chciałem ominąć to. Dlatego, że my od 10 lat mamy taką pracę z Izraelem, która nam bardzo otworzyła drzwi do szkół, do dyrektorów szkół i do różnych miejsc w Izraelu. I ona, widząc to, co my robimy z młodymi ludźmi, szczególnie w Kielcach, kiedy przyjeżdżają, a Kielce jest to takie specjalne miejsce ze względu na pogrom Żydów, który miał miejsce w 1946 roku. Więc ona, widząc tą naszą pracę i z jej ojcem od 7 lat jesteśmy w takiej bliskiej zażyłości, ona pisze pracę na temat magisterską na temat tego, co my robimy, żeby budować relacje między Izraelem a Polską. I ona zadaje nam pytania, miała taki wywiad z nami przez 2 godziny, zadawała nam pytanie, dlaczego to robimy i tak dalej, i tak dalej. Nie? I my zaczęliśmy mówić, że my robimy to dlatego, że pisma mówią o szczególnym miejscu Izraela i mówimy jej wprost, że jesteście wybranym narodem. I ta młoda dziewczyna, kiedy usłyszała słowo wybranym narodem, wzdrygnęła się w sobie. Mówi, ale ja nie chcę być wybrana. A dlaczego nie chcesz być, Majtal, wybrana? Ano dlatego nie chcę być wybrana, bo ja nie czuję się lepsza od was. Ja nie chcę być lepsza od was, ja chcę być taka sama jak wy.
I wtedy dajemy jej taki przykład, który myślę dla każdego z nas może być pomocny, żeby zrozumieć Boży wybór. Kiedy popatrzysz na narody, narody są jak dzieci Boga. Jest dziecko Polska, jest dziecko Niemcy, jest dziecko Rosja. To są dzieci Boga. I Bóg tak patrzy na narody. Jest wiele w Biblii na ten temat. Bóg ciągle i ciągle w pismach jest zwrot narody. I również jest naród Izrael, jest syn Izrael. I to jest syn pierworodny, ten, który urodził się pierwszy. Jeżeli weźmiesz rodzinę, przykład ja mam czwórkę dzieci, i moja najstarsza córka jest moją najstarszą córką. Czy ona jest lepsza od mojego drugiego, trzeciego czy czwartego dziecka? Nie. Ona po prostu się pierwsza urodziła. I Izrael jest takim pierworodnym synem Boga. Czy to czyni was lepszym? Pytamy się Majtal. Ona mówi, no nie, to ja teraz to rozumiem. I właśnie dokładnie o to chodzi. Nie możesz z tym dyskutować. Po prostu nie masz na to żadnego wpływu, moja droga. I dokładnie tak jest z Izraelem. Bardzo mi się podoba ten wystrój tutaj. Naprawdę jest to, to bardzo pomaga. To znaczy, że jesteśmy w klimatach takich jak trzeba. Bogu niech będą dzięki. Moi drodzy, mam pytanie. Kogo z was nie było w zeszłym roku, kiedy mieliśmy to spotkanie? Aha, niewiele osób. Kilka, dziesięć może. Dobrze, bardzo się cieszę, że jesteśmy z powrotem razem. Zanim pójdziemy w rzeczy, o których nie mówiliśmy, chciałem na początek zrobić taki mały skrót tego, co było ostatnio, po to, żebyśmy byli razem w tym temacie. Więc tak jak wspomniałem przed chwilą, Izrael jest pierwszym ludem Pana. Izrael jest jedynym narodem, który nie ma historii pogańskiej czy historii poza Bogiem. On powstał z Bożej inicjatywy. I zostały mu dane różne obietnice. Jest ich bardzo dużo. I te obietnice i to przymierze, które Bóg zawarł z Izraelem, najpierw zawarł z Izraelem. Potem poszło to do narodów, ale było to w Dziejach Apostolskich w 10 rozdziale. Więc te obietnice mają najpierw zastosowanie dla Izraela. To jest też moje osobiste doświadczenie, kiedy byłem w Izraelu i siedziałem na Górze Oliwnej po raz pierwszy w życiu 10 lat temu, kiedy czytałem Pismo. Wtedy w bardzo silny sposób uświadomiłem sobie, że wszystkie obietnice są najpierw dla Izraela i musimy je w tym kontekście odczytywać. I obietnica Mesjasza była uczyniona dla Izraela. Musimy to zrozumieć. Jaki jest Boży porządek? Boży porządek jest taki. Jeszua, czyli Jezus, został posłany do Żydów. On w ogóle nie wyszedł poza krąg wpływu żydowskiego. I o tym czytamy w 10 rozdziale Ewangelii Mateusza. Możemy sobie to przeczytać, żeby mieć dowód na to. Dlatego, że teologia o zastąpieniu trochę narobiła spustoszenia w umysłach ludzkich i wielu myśli, że Izrael się już w tej chwili nie liczy. I 5-7 werset mówi tak. Tych 12 posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc, na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie, a raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. A idąc głoście wieść, przybliżyło się Królestwo Niebios. Kiedy Jezus mówi, na drogę pogan nie wchodźcie, to On ma na myśli nas. Dlatego, że z biblijnej perspektywy świat dzieli się na Żydów i nieżydów, czyli pogan. My może trochę ten termin poganie przez lata inaczej interpretujemy i mówimy o ludziach niewierzących, ale w kontekście biblijnym termin poganie oznacza wszystkich nieżydów. Więc Jezus inaczej mówiąc, mówi w ten sposób. Nie idźcie do nieżydów, jesteście posłani do Żydów. I apostołowie byli posłani do swojego narodu. To się zmienia, dlatego że w Dziejach Apostolskich, zanim przychodzi Duch Święty, Jezus mówi w 1 rozdziale, w 8 wersecie, mówi,
weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na nas, jest to obietnica Pięćdziesiątnicy, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, więc jesteśmy w obrębie Izraela, w Samarii i aż po krańce ziemi. I tutaj wychodzi to poza Izrael. Chociaż po zesłaniu Ducha Świętego przez jakiś czas Żydzi w ogóle, apostołowie w ogóle nie myśleli o narodach. Skupili się na Izraelu. I to było zrozumiałe. To nie było z jakichś egoistycznych pobudek. Oni byli cały czas posłuszni temu wezwaniu z Mateusza 10 rozdział. Dopiero doświadczenie Piotra z Korneliuszem to zmieniło. W domu Korneliusza to zmieniło. Więc idźmy dalej tym skrótem. Fundamentem tego jest to, że Izrael ma powołanie, żeby być królewskim ludem. Ale oczywiście wiemy, że to, co się w tej chwili dzieje, to, co w tej chwili jest, jest bardzo dalekie od tego. Ale to nie zmienia Bożego postanowienia. Bóg tak postanowił. On jest, Biblia mówi, że Bóg jest alfą i omegą. Co to znaczy? To znaczy, że to, co zaczął, to doprowadzi do końca. Nawet jeżeli po drodze wydaje się, że wszystko, co widzimy, jest przeciwne temu pierwotnemu Bożemu planowi. Tak jest w twoim i w moim życiu. Gdybym ja opisał swoje życie, czy może wielu z was, to kiedy popatrzysz do tyłu, to powiesz, jestem zaskoczony, że ja się znalazłem w takim miejscu z Bogiem, dlatego że Bóg był wierny przez te lata. Warto czasami spojrzeć do tyłu i zobaczyć, jaka jest nasza historia z Bogiem. Bóg mówi, ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała. Żadna rzecz dla mnie nie jest niemożliwa. Jeżeli Bóg obiecuje, że doprowadzi Izraela do tego, że go przyjmie, że przyjmie Mesjasza z powrotem, że przywódcy religijni powiedzą błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, jak czytamy w Księdze Zachariasza, to naprawdę Bóg zrobi to. Jak On to zrobi, to może być bolesne. Czasami w naszym życiu jest to bolesne. Ja mówię o sobie, bo czasami jest to bolesne, to, co mnie spotyka, ale to prowadzi mnie w konsekwencji do Boga. Więc w historii przyjdzie taki czas, że Królestwo Boże będzie odbudowane w Izraelu. Dlatego, że taki był Boży plan. Bóg sobie wybrał tego pierworodnego syna spośród narodów, najmniejszego spośród narodów, najmniej znaczącego spośród narodów. Czy nie tak jest z nami? Biblia mówi, niewielu wśród was jest mądrych, szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał to, co słabe w oczach świata. I Bóg się chce uwielbić w twoim i moim życiu. Izrael jest pierwszym, pierworodnym synem Boga, gdzie Bóg chce objawić swoją chwałę i ustanowi swoje królestwo. Jeszua przyjdzie i zasiądzie na tronie na Syjonie i będzie rządził narodami. Dlatego musimy się do tego przygotować. Jest to bardzo ważne. Dlatego, że pragnieniem wielu z nas jest to, że kiedy przyjdzie Jeszua, to żeby Polacy siedzieli w pierwszym rzędzie. A dlaczego nie? Spośród narodów. Żebyśmy my tam byli, żebyśmy byli przygotowani. Żeby nasi przywódcy polityczni stanęli za Izraelem, którego kocha Bóg. To jest pragnienie mojego serca. Żeby ktokolwiek rządzi w Polsce, żeby stanął za Izraelem, nie przeciwko Arabom. Dlatego, że my nie walczymy z ludźmi, nie walczymy z ciałem i krwią. Przeciwko islamowi tak, dlatego, że jest to demoniczna religia. Ale nigdy przeciwko ludziom, dlatego, że Bóg kocha Izmaela. Bóg kocha Arabów i On chce ich wszystkich zbawić. I to się dzieje. W Izraelu się to dzieje, że ci, którzy byli terrorystami, się nawracają. Nie wiem, czy czytaliście taką książkę Syn Hamasu. Jest to niezwykłe świadectwo tego, co Bóg może zrobić z terrorystą islamskim. Więc dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Ale takich świadectw jest bardzo dużo. Takie jedno świadectwo mi się przypomina, żebym nie zapomniał potem. Chociaż nie, potem. Będzie lepiej potem pasowało. Zostawmy to. Muszę się pilnować, bo ja mam, że tak powiem, skłonności do spontaniczności, ale tutaj musi być wykonane zadanie. Okej, więc w dniu Pięćdziesiątnicy rodzi się Kościół, żebyśmy przeszli ten skrót. Apostołowie otrzymują Ducha Świętego, różne języki, zwiastują w potężny sposób, Piotr mówi kazanie.
zgromadzeni tam ludzie, to byli Żydzi, którzy przyjechali na święto z krajów arabskich, z Włoch, z Hiszpanii. I stąpuje Duch Święty na nich i zaczyna się era Ducha Świętego, byśmy w ten sposób powiedzieli. Otrzymują tą obietnicę, o której mówił Jezus w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich. Nowy Kościół, który powstaje w tym czasie, funkcjonuje w kontekście Izraela. Ten Kościół składa się z Żydów. Pierwszy Kościół to byli Żydzi. I oni widzieli siebie jako pierwszy owoc w Izraelu tych, którzy uwierzyli w Jezusa. Oni w ogóle, tak jak wspomniałem, nie myśleli o narodach. I potem jest ta sytuacja, kiedy Piotr w ponadnaturalny sposób zostaje doprowadzony do domu Korneliusza, który był oficerem armii rzymskiej, która stacjonowała, okupowała te tereny. I zstępuje Duch Święty na tych zgromadzonych tam nie Żydów, czyli w nomenklaturze biblijnej pogan. I zaczyna się, i otwierają się drzwi do tego, żeby zwiastować Ewangelię narodom. Tego nikt nie planował. I Piotr musiał mieć specjalną wizję z tymi nieczystymi zwierzętami, która do niego kilkakrotnie przychodziła. I w końcu załapał, że to nie chodzi o jedzenie, tylko chodzi o to, co w oczach Izraela jest nieczyste, czyli chodziło, musimy to powiedzieć wprost, o nas. Dlatego, że poganie w oczach Izraela to są nieczyste istoty. I Bóg posłał ich do pogan i chwała Bogu za to. Dlatego, że dzięki temu Ewangelia dotarła też tutaj na te tereny. I my jesteśmy owocem tego posłuszeństwa Piotra wtedy. Oczywiście potem zaczęły się problemy, dlatego, że kiedy się zaczęli nawracać niewierzący i przychodzić do Pana, musieli na Soborze Jerozolimskim postanowić, co z nimi zrobić. I jedna rzecz na pewno się wydarzyła. Stwierdzili, że ci, którzy się nawracają do Pana, stają się częścią ludu Bożego, częścią Królestwa Izraela. Jeden z ludzi, których książkę czytałem na temat tego doświadczenia, to jest to, że stali się częścią izraelskiej wspólnoty narodów. To jest bardzo ciekawy termin, który mi się spodobał. Jesteśmy częścią izraelskiej wspólnoty narodów. To znaczy pod warunkiem, że zgadzamy się z biblijnym modelem ustanowionym przez Pana, że jesteśmy włączeni do społeczności Izraela, tak jak czytamy o tym w Efezjan w drugim rozdziale, przez to, że się nawracamy do tego, który jest Mesjaszem najpierw dla Izraela, czy przede wszystkim dla Izraela. Sam fakt, że Jezus nie poszedł do pogan, jest bardzo znamienny w tym kontekście. To apostołowie poszli do pogan. Piotr, Paweł może byli najbardziej znaczącymi apostołami, którzy poszli do pogan. Więc jest to bardzo ważne zrozumieć, dlatego że Bóg chciał, żebyśmy my byli włączeni do tej izraelskiej wspólnoty narodów poprzez apostołów z narodu żydowskiego. Oczywiście potem, kiedy Kościół się rozwijał, było ich o wiele więcej i byli z tych narodów, do których dotarła Ewangelia. Ale pierwszymi tymi, którzy zwiastowali Ewangelię, byli Żydzi. Dlatego Jezus mówi do Samarytanki, że zbawienie pochodzi od Żydów. Dlatego, że Jeszua zaplanował Żydów użyć do tego, żeby zanieść Ewangelię narodom. Również nam. Ta prawda w historii Kościoła była bardzo rzadko uświadamiana. Ze względu na to, co stało się w pierwszych wiekach, właściwie do IV wieku, kiedy Kościół odciął się od swoich żydowskich korzeni. Oczywiście nas tylko i wyłącznie na swoją szkodę. Ale i Bóg to wykorzystał. Dojdziemy do tego miejsca. Więc jesteśmy w Bożym planie, my wszyscy, jeżeli wierzymy w Jeszuę, który jest Mesjaszem Izraela, dzisiaj powinniśmy powiedzieć, no, my jako Kościół razem z Żydami stanowimy jedną społeczność. Tak to wygląda biblijnie. Nie ma oddzielenia Żyd i pogani. W Chrystusie wszyscy jesteśmy jedno. Te dwie części ludzkości są ze sobą połączone. To jest bardzo ważne zrozumieć. Wiecie, ja zobaczyłem dla siebie samego, że ja jestem zainfekowany sposobem myślenia, który wyssałem z mlekiem matki, w cudzysłowie,
który wiąże się z konsekwencjami teologii zastępczej. Ja rozmawiam czasami z ludźmi, pytają mnie, a gdzie byłeś? Ja mówię, a byłem w Izraelu. Ostatnio nawet jak wróciłem, jedna z osób mówi, czyli z Ziemi Świętej, ja mówię, z Izraela wróciłem. Ludzie nie potrafią wypowiedzieć, wielu ludzi, których ja spotykam, słowo Izrael. Mówią Ziemia Święta, mówią Palestyna. Nie istnieje coś takiego jak Palestyna. To zostało gdzieś w okolicy, gdzieś w pierwszej połowie XX wieku, nie pamiętam daty, bo czytałem kiedyś na ten temat. To zostało przez kogoś wymyślone jako pewien taki termin techniczny, żeby określić tą część geograficzną na ziemi. Ale wielu historyków, wielu teologów, o zgrozo, ucieka od nazewnic, od słowa Izrael. Nie potrafią tego skonsumować. To jest bardzo charakterystyczne. Dlatego używają słowa Ziemia Święta albo Palestyna. Ale w nomenklaturze biblijnej to jest Izrael. Książę z Bogiem. On jest prawdziwie nazwany przez Boga. To jest Jakub. To jest ktoś, kto ma konkretne imię. I to imię to nie jest Palestyna. To imię to nie jest Ziemia Święta. I bardzo ważne jest to zrozumieć. Skąd się to bierze? Nie dlatego, że ludzie mają złą wolę i nie są od razu przez to antysemitami. To nie jest w tych kategoriach. Tylko w ten sposób zostali kulturowo już ukształtowani, żeby w ten sposób mówić. Naprawdę zwracam na to uwagę przez ostatnie lata. Jestem pod wrażeniem, że właściwie nie spotkałem nikogo, który powiedziałby o Izraelu inaczej niż Ziemia Święta albo Palestyna. Jest coś w tym. Dlatego potrzebujemy, Duch Święty potrzebuje wykonać pracę w Kościele. Więc większość chrześcijan przez 1700 lat zupełnie nie miała o tym pojęcia. Sądzili, że w dniu Pięćdziesiątnicy powstała jakaś nowa religia. Nie powstała. Dlatego, że to, co się stało, jest uwieńczeniem tego, w co wierzył Izrael. To jest uwieńczeniem ich żydowskiej wiary. Otrzymali oczekiwanego Mesjasza, króla królów, króla Izraela. Coś fantastycznego w historii. Bardzo ważną rzeczą jest, i chcę się zwrócić teraz, będzie troszkę poszerzony skrót, ale troszkę będzie więcej rzeczy, których już nie było ostatnio. Bardzo charakterystyczny i znamienny jest 11 rozdział listu do Rzymian. Jestem przekonany, że go znacie, jestem przekonany, że na ten temat wielokrotnie była mowa, ale ja jestem pełen podziwu dla jednej rzeczy, że przez wieki ojcowie Kościoła czytali list do Rzymian, tak jakby pomijali list 11 rozdział. 10 i potem od razu 12. Przynajmniej takie są tego konsekwencje, taka jest rzeczywistość, którą w tej chwili obserwujemy. I Paweł pisze, pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej, przecież i ja jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama, z pokolenia Benjamina. Nie odrzucił Bóg swojego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Albo czy nie wiecie, co mówi pismo o Eliaszu, jak się uskarża przed Bogiem na Izraela? Panie, proroków Twoich pozabijali, ołtarze Twoje poburzyli, zostałem tylko ja sam, lecz i na moje życie nastają. Ale co mówi wyrocznia Boża? Zostawiłem sobie 7000 mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. Więc Paweł kategorycznie zaprzecza, że Bóg odrzucił Izraela. Kościół głosił zupełnie coś odwrotnego w pewnym momencie. I my wszyscy jesteśmy tym, ja to nazywam takim słowem, zainfekowani. Jesteśmy tym zarażeni. Musimy na nowo pozwolić Duchowi Świętemu, żeby nam objawił na podstawie Pisma, jaki jest Boży sposób myślenia na temat Izraela. Ja wam powiem tak, ja jestem 10 lat w tym temacie i ciągle odkrywam nowe rzeczy. Jesteśmy ciągle w procesie objawienia i to wymaga wiele pokory, dlatego że jeszcze Pana Boga za nogi nie chwyciliśmy. I potrzebujemy w tej dziedzinie wzrastać i wzrastać i wzrastać. I to będzie miało konsekwencje dla wielu z nas,
że wielu z nas, którzy nie było w Izraelu, to jest proroctwo do was. Nie, jadę z tym od wczoraj. Że wielu z was, którzy nie było w Izraelu, zapragniesz tam pojechać. Nawet po tych wykładach, czy po tym dniu. Po to, żeby być błogosławieństwem dla tego narodu. Jeżeli chcesz się modlić za Izrael, jest taka możliwość. I coraz więcej ludzi z narodów zaczyna w Izraelu otwierać swoje domy modlitwy. To jest inspiracja Ducha Świętego. Polska też ma tam swój dom modlitwy. Czesi 2 miesiące temu otworzyli. Oczywiście, że to nie są jakieś wielkie budynki, ale to są wynajęte duże mieszkania, gdzie ludzie regularnie jeżdżą i po kilka osób zawsze tam jest. I po prostu modlą się za Izraela. I studiują pisma. I spotykają się z mesjańskimi Żydami. I spotykają się z ateistycznymi Żydami. I nawiązują relacje. Jak oni się dowiadują, że jesteśmy z Polski, nawiązuje się wiele przyjaźni. Dlatego, że Polska, jakkolwiek jest źle postrzegana przez Żydów, w momencie, kiedy spotykasz żywego Żyda w Izraelu, który widzi Polaka przed sobą, który kocha Izrael, i kiedy się pyta, po co ty tu przyjechałeś? A żeby modlić się o pokój dla Jeruzalem. A dlaczego? Ano bo wasze pisma, nie nasze, wasze pisma do tego zachęcają. I Bóg nie skończył jeszcze z wami. Jesteście Bożym wybranym ludem. I to jest szok dla nich. Wiecie, w Izraelu możesz to już mówić wprost. Jeszcze 10 lat temu było to bardzo trudne. Tak szybko się zmienia atmosfera, że Żydzi są otwarci na chrześcijan jak nigdy w historii. Ja jestem zaskoczony, bo 10 lat temu trzeba było uważać, żeby nie powiedzieć słowa Jeszua. Dzisiaj nie ma oporów pod tym względem. Jestem pod wrażeniem, jak szybko ten Boży zegar pracuje. Ja Bóg zmienia Izraela i otwiera jego serce na chrześcijan. To jest fenomenalne. Dlatego, że oni nie mają powodu, żeby otworzyć się na nas. Bo kiedy popatrzą na historię, że my w imię Jezusa, ich proroka czy ich Mesjasza, zabijaliśmy ich poprzez wyprawy krzyżowe, poprzez antysemickie akty i pogromy w historii, których było tak dużo, że podziwiam, że ludzkość była tak ślepa przez wieki. I dalej jest ślepa niestety, w dużej mierze, w dużej skali. Ale Bóg zaczął coś nowego między narodami a Izraelem. A Polska ma coś specjalnego od Boga dla nich. To jest fantastyczne. Możesz przeżyć swoje najlepsze lata, mając rozumienie tego, co Bóg robi wokół Izraela. Potem powiemy o paru takich proroczych znakach czasu, które się wydarzyły w ostatnich 70 latach. Żebyśmy mieli zrozumienie, że Bóg działa przez polityków, przez większości niewierzących ludzi, po to, żeby czynić coś na rzecz Izraela. I my jako Kościół musimy rozpoznawać te znaki czasu, po to, żeby współpracować z Bogiem i po to, żeby wiedzieć, jak się modlić. Dlatego, że modlitwa jest tutaj kluczem. Dziękuję, że o 17 będzie modlitwa. To jest najlepsze zakończenie tego dnia, jakie może być. Dlatego, że to jest na Bożym sercu. Więc Bóg mówi, wierzący zawsze byli w Izraelu. Paweł mówi, wierzący zawsze byli w Izraelu. I zawsze pozostała resztka. I również wtedy, kiedy my myślimy, że nikogo nie było, byli wierzący. Zawsze byli ludzie, którzy wierzyli. Udowodnię wam to. Miesiąc temu byłem w Izraelu i spotkaliśmy tam księdza. Spotkaliśmy tam księdza, polskiego księdza, który, mogę powiedzieć nazwisko, to jest publiczna osoba. To jest Jakub Romual Waszkinel, ojejku, zapomniałem tego drugiego nazwiska. To jest ksiądz, który ma 70 lat, który jako małe dziecko został przez Żydówkę oddany katolickiej rodzinie, dlatego że było zagrożenie życia. I matka tego księdza Jakuba poszła do Żydówki, do Polki sąsiadki i mówi, słuchaj, oddaję ci to dziecko na przechowanie, zaopiekuj się nim tak jak własnym synem, on kiedyś zostanie księdzem. Tak powiedziała Żydówka do tej katoliczki. I on rzeczywiście został księdzem i do 35 roku był przekonany, że to są jego biologiczni rodzice, to polskie małżeństwo. I kiedy miał 35 lat, już był 10 lat księdzem, dowiedział się, że to nie są jego prawdziwi rodzice i że jest Żydem.
I to był szok. I ten ksiądz przeżył bardzo trudne lata. Od 4 lat mieszka w Izraelu, dlatego że w Polsce bardzo trudno było mu wytrzymać ze względu na bardzo duży antysemityzm ze strony jego współbraci kapłanów. Bardzo przykre doświadczenie, ale wiem, że się nie dziwicie temu, dlatego że my w Polsce zmagamy się z antysemityzmem. W dalszym ciągu i wśród osób duchownych jest to dosyć duże zjawisko, duży zakres. Więc on jest w Izraelu, my się z nim spotkaliśmy, ja miałem kiedyś okazję go poznać, więc wzięliśmy grupę młodych ludzi, bo byliśmy tam z taką specjalną misją w szkołach i spotkaliśmy się, pracuję w muzeum w Yad Vashem. I opowiadam różne historie, bardzo prorocze, niesamowity człowiek. I opowiadam jedną taką historię. Wiecie, niedawno przyjechał do mnie człowiek z Polski, mówi, jest rabinem, zadzwonił do mnie, gdzieś mnie znalazł, mówi, czy ja mogę cię odwiedzić? Bardzo proszę, on jest bardzo otwarty. Mówi, czy masz tutaj jakieś pomieszczenie, żebym miał się był pomodlić? I on wszedł do jakiegoś pomieszczenia i tam wiele godzin się modlił i potem wyszedł taki przemieniony i mówi, wiesz, muszę ci coś powiedzieć, bo nie mam komu tego powiedzieć. Jestem rabinem, mieszkam w Polsce, nawet nie chcę mówić, w jakim mieście. I mówi, wiesz, ja od lat wierzę, że Jeszua jest Mesjaszem Izraela, ale nie mam komu temu powiedzieć, bo gdyby moi bracia się dowiedzieli, inni rabini, to by mnie wykluczyli ze społeczności. I kiedy patrzę na 11 rozdział listu do Rzymian, zostawiłem sobie 7000 mężów, którzy nie zgięli kolana przed Baalem. Zostawiłem sobie resztkę, która jest mi wierna. Oblicza się, że wśród ortodoksyjnych Żydów to są szacunki. Bardziej to jest taka prorocza intuicja podpowiada niektórym, ale że wśród ortodoksyjnych Żydów jest około 20% wśród rabinów, którzy wierzą, że Jezus chrześcijan jest ich Mesjaszem. Ale z tego samego powodu, jak ten rabin z Polski, który w tym roku odwiedził tego księdza, po prostu nie chcą się ujawniać. Przyjdzie taki czas, że to się stanie, ale myślę, że dzisiaj jest to mądrością, żeby nie. Dlatego, że będąc w środku, mogą pozyskać sobie przyjaciół. A kiedy zyskają ich zaufanie, będą mogli im świadczyć o Jeszui. Więc łaska Pana zachowała tą resztkę. 7 i 9 rozdział mówi, werset mówi o zatwardzeniu serc, które przyszło na Izraela. I z tym mamy w tej chwili do czynienia. Większość Żydów, którzy żyją w Izraelu i w diasporze, są z daleka od swojego Mesjasza. Zesłał Bóg na nich ducha znieczulenia, 8 werset. Dał im oczy, które nie widzą i uszy, które nie słyszą, aż do dnia dzisiejszego. I potem 11 werset mówi, czy się potknęli, aby upaść? Bynajmniej. Wszak wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w nich wzbudzić zawiść. I to jest bardzo ważny werset. Zadaję sobie pytanie, w jaki sposób Izrael przyjdzie do Pana? Bóg jest nieprawdopodobny w swoim planie, dlatego że Żydzi pozazdroszczą tego, co mają poganie, czyli my. Że my weszliśmy i wzięliśmy te obietnice, które są dla nich i efekt w nas, czy owoc w nas będzie tak potężny, że oni tego pozazdroszczą. I teraz pomyślcie sobie, jaką pracę wykona Bóg w Kościele, bo to chodzi głównie o Kościół, który ma wpływ na naród. Narody się zmieniają dlatego, że Kościół słyszy od Boga i się modli i ma wpływ na historię narodu. To tak w wielkim skrócie, jest to dłuższe nauczanie. W jaki sposób to się stanie? Nie wiem. Ale wiem jedno, Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych. Jest w stanie z największego antysemity zrobić tego, który kocha Izrael, jest w stanie z nim stanąć w dniach największej pogardy, które przyjdą na Izrael, w dniach prześladowań i tego, że narody będą zabijać i otoczą Jerozolimę i zabiją wielu Żydów. A ten antysemita, mówię tutaj o narodach, stanie się największym przyjacielem Izraela i będzie gotowy oddać za niego życie. To zrobi Pan. Mało tego, przyjdzie światowe, potężne przebudzenie, które dotknie kościoły
I ludzie będą pełni darów Ducha Świętego, to o czym mówi Joel 2 rozdział. I będą się poruszać w znakach i cudach, które były w pierwszym kościele, które są obiecane przede wszystkim Żydom. I Żydzi tego pozazdroszczą, dlatego że będzie mieć coś, czego oni zapragną. Podam wam mały przykład. My spotykamy się z młodzieżą izraelską na cmentarzu w Kielcach, gdzie jest grup 42 zamordowanych w pogromie kieleckim Żydów. I nasz przekaz do nich jest bardzo prosty. My nie zabiliśmy waszych dziadów, ale i nie czujemy, nie mamy poczucia winy, ale czujemy się odpowiedzialni za to, za tą historię. Dlatego was za to bardzo przepraszamy. A druga rzecz, kochamy Izrael i chcemy z wami budować lepszą przyszłość, dlatego że Bóg was kocha i wasze pisma mówią, że kto was dotyka, dotyka źrenicy oka Boga. Albo 12 rozdział pierwszej Mojżeszowej, które mówi o tym, że ten, który błogosławi Izrael, będzie błogosławiony, a który bo przeklina, przeklinany, będzie przeklęty. Wiecie, i to krótkie dwuczłonowe przesłanie powoduje, że oni są gotowi zaprosić Cię do swojego domu i dać Ci wszystko, co jest ich. Tylko taka mała rzecz. A co dopiero, kiedy staniemy razem z nimi w obliczu śmierci, w obliczu komór gazowych. Wiecie, to, co najbardziej bolało Żydów, którzy mieszkali na tej ziemi, to to, że większość Polaków była obojętna na ich los. Oczywiście, że mieli powody, bo Polska była jedynym krajem, gdzie za pomoc Żydom groziła śmierć. W Europie nigdzie nie było takiego nazistowskiego rozkazu czy ustawodawstwa. Tylko w Polsce. Więc co się musi stać z nami, chrześcijanami, żeby w Żydach wzbudzić zawiść, kiedy my w imię Jezusa, czy z krzyżem w rękach, którego oni nie cierpią, bo im się źle kojarzy, byliśmy przez wieki przeciwko nim. Ale Bóg to zrobi. Z nami to Bóg zrobi, ze swoim Kościołem. Czyli ich upadek, 12, stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, to o ileż bardziej ich pełnia. Jeżeli oni upadli po to, żebyśmy mogli wejść, to kiedy oni wejdą do społeczności z Bogiem, to co się stanie z nami, z wierzącymi z pogan? Pełnia tego, co Bóg ma dla nas, dopiero przyjdzie. My ledwo dotykamy tej rzeczywistości. Idźmy dalej. Wers 15. Jeżeli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie? To, co mówiłem przed chwilą. Jeśli nie powstaniem do życia z martwych. Więc Paweł mówi coś takiego. To, co jest w tej chwili, to tak, jakbyśmy byli martwi. Jeżeli Żydzi wejdą, to dla Kościoła będzie to, jakbyśmy z martwych wstali, jakbyśmy powstali z martwych. Taka będzie obecność Boga, obecność Ducha Świętego pośród wierzących. To się wydaje dzisiaj jak bajka, ale tak mówią Pisma. Dlatego, że Bóg zawsze chciał, żeby i Żydzi, i wierzący z pogan byli razem. I wtedy nastąpi nieprawdopodobnie wylanie Ducha Świętego. To jest Boży zamiar. I w tym kierunku idziemy. I z wielu z was siedzących na sali tutaj, jest to moje osobiste przekonanie, bardzo dziękuję, zobaczy tą rzeczywistość. Ja nie wiem, kiedy to się stanie. Nie chcę być jak fałszywy prorok, bo nie wiem. Ale przyspieszenie, które obserwujemy w ostatnich kilkudziesięciu latach, jeżeli chodzi o wydarzenia na świecie, jest tak ogromne, że może to się stać w tym pokoleniu. Może ja tego nie dożyję. Ale moje dzieci, jest prawdopodobieństwo bardzo duże, że tak. Dlatego, że Bóg robi rzeczy. Wiecie, taka mała wiadomość. W tym roku było najwięcej w historii gwałtownych wydarzeń w pogodzie. Kumulacja w jednym roku. Tornad było 2 razy więcej niż w zeszłym roku. To mówi o tym, że jesteśmy w okresie wstępnych bólów porodowych. O czym mówi 2 Tesaloniczan. Jeszcze inny fragment, którego zapomniałem. Przykład drzewa oliwnego. Następne. Jeżeli niektóre z gałęzi zostały odłamane, czyli Żydzi, a ty będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego zostałeś w ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego, czyli tego bogactwa,
Dlatego, że drzewo oliwne jest obrazem ludu Bożego, który jest zasadzony przez Boga. To jest drzewo zasadzone przez Boga. I my zostaliśmy wszczepieni do tego drzewa, do tego izraelskiego, pielęgnowanego drzewa oliwnego. Drzewo oliwne jest najbardziej żywotnym drzewem chyba na świecie. Żyje 3, 4, 5 tysięcy lat i ciągle ono funkcjonuje. To jest niezwykłe. W Izraelu są takie drzewa, które mają, w ogrodzie oliwnym są drzewa, które mają 2000, 3000 lat. To jest coś, co jest, dla mnie jest to nienormalne. To się nie wynoś nad gałęzie, mówi, a jeśli chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, ale korzeń ciebie. Niektórzy myślą, że jak Żydzi się nawrócą, to dołączą do kościoła chrześcijan. Z biblijnego punktu widzenia jest dokładnie odwrotnie. My, kiedy idziemy do Jeszui, to tak naprawdę z Bożej perspektywy powinni być dołączeni jako ta dzika gałązka do drzewa oliwnego, którym jest lud Boży. A z punktu widzenia biblijnego ludem Bożym jest Izrael. My jesteśmy dołączeni do Izraela, nie Izrael do nas. Mój znajomy Benjamin Berger, który prowadzi w Starym Mieście Kościół Mesjański w Jerozolim, kilka lat temu dzielił się czymś takim. Kiedy przyszedłem do Pana i się nawróciłem, a to stało się chyba w Belgii albo w Holandii, gdzieś mieszkał tu w Europie, to zostałem się zastanawiać, gdzie, do jakiego kościoła mam iść. Czy do baptystów, czy do metodystów, czy do katolików. Chodził do kościoła do metodystów. Mówi, nudno było, jak nie wiem co. Mówi, ale Bóg mnie karmił. Mówi, to było takie typowe niedzielne nabożeństwo, gdzie się nic nie działo. Ale mnie Duch Święty karmił, ja czytałem Słowo. Ale też się tam nie czułem dobrze, więc po jakimś czasie poszedł gdzie indziej. I nie mógł zrozumieć, dlaczego w żadnym kościele chrześcijańskim nie czuje się dobrze, dopóki Bóg mu nie pokazał, że tak naprawdę on jest częścią ludu Izraela. I to jest jego kościół. A Mesjasz jest jego królem. Jest to bardzo trudno zrozumieć. Ja musiałem zmienić całe swoje myślenie, że to my, kiedy kościół mesjański wzrośnie w Izraelu, a w tej chwili jest ich 15 tysięcy, to my jako poganie kiedyś, ja nie wiem kiedy, zjednoczymy się razem z Żydami, ale już dzisiaj możemy to zrobić w duchowy sposób. Jak my byliśmy ostatnio w Izraelu, pojechaliśmy do jednej społeczności mesjańskiej, gdzie oni mają taki zwyczaj, ich dużo narodów odwiedza, to są pojedyncze osoby, oni zawsze modlą się za te narody, z których jesteś. To jest bardzo właściwe, dlatego że Biblia tak uczy, dlatego że Jeruzalem jest matką naszą. Stamtąd wychodzili apostołowie do narodów. Stamtąd wychodziła Boża mądrość, stamtąd wyszły pisma. Jeszua wysłał apostołów. I on powróci na to samo miejsce. Izrael będzie, Jerozolima będzie centrum całego świata, gdzie narody będą jeździć, żeby się uczyć Bożych dróg. I to wróci. Alfa i Omega. Ten, który zaczyna i ten, który kończy. To zrobi Pan. I my mamy przywilej, żeby uczyć się i brać od Boga zrozumienie, jaki jest Jego plan. Z tej perspektywy to, co mamy dzisiaj, a to, co będziemy mieli za 10-20 lat, to może być tak, jakbyś zupełnie wszedł w inną rzeczywistość. Jakbyś widział dwa różne kościoły. Takie jest serce Pana. Chcemy wejść na tą drogę. Dlatego, że to jest droga Pana. To nie jest droga człowieka. Więc jesteśmy wszczepieni w to miejsce. I Paweł mówi w 18 wersecie, jaki mamy powód do chluby? Żaden. My nic nie wymyśliliśmy. Ani pism nowych nie wymyśliliśmy, ani objawienia nowego nie wymyśliliśmy, ani żadnych apostołów, ani niczego. Wszystko wyszło z Izraela. I Bóg nie zostawił Izraela, powiedział, czy Jezus może bardziej. O, oni mnie zdradzili, zawiodłem się na tym ludzie, poszukam sobie innego ludu. Tak myślą ludzie. Taka jest teologia zastępcza. Kogo by tu wziąć? Stworzy sobie kościół. I kościół chrześcijan to będzie teraz nowym Izraelem, to będzie nowy Syjon, na który przyjdę i zamieszkam. A, to jest nieprawda. Ja tak myślałem przez całe swoje chrześcijańskie życie. Byłem przekonany, że coś takiego jak Izrael już nie istnieje. I w liturgii Kościoła katolickiego, ja tego nie pamiętam, bo byłem za mały, ale moi rodzice mówili,
było napisane, że ci perfidni Żydzi, coś w tym stylu, którzy zabili Pana Jezusa, do Soboru Watykańskiego II przez 1700 lat w ten sposób się modlono. Trudno jest to uwierzyć dla nas dzisiaj. Ale tak znieprawione były narody. Bogu niech będą dzięki za to, który nas wybawia z tego dziedzictwa negatywnego i daje nam objawienie, żebyśmy na nowo rozpoznali Boży zamiar i Boże serce dla Izraela. Werset 25 mówi, żebyście mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsunąć te tajemnice. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. Bóg jest niesamowicie mądry. Izrael będzie tak długo zatwardziały, aż my w pełni wejdziemy do tego, do czego Bóg nas przeznaczył i staniemy się najlepszymi przyjaciółmi, braćmi, aniołami jakby dla Izraela. Dla Izraela. Pamiętajcie, dla Izraela. Oczywiście to dla Jeszui, ale Jeszua ma swój lud, ma swojego pierworodnego i chce wylać swojego ducha na swój Kościół. Nie po to, żebyśmy my się czuli teraz wybranym Syjonem, ale po to, żebyśmy przyjęli objawienie, jakie jest Boże serce dla Izraela. Dlatego, że bez Izraela nie wejdziemy do tego dziedzictwa, które ma dla nas Pan. I nie będzie tysiącletniego panowania Chrystusa na ziemi. Dlatego Antychryst, który już działa, zrobi wszystko, żeby zabić Izraela, wymazać go z mapy świata. I tak mówią niektórzy przywódcy arabscy. Arabscy to jest ich język. Oni nawet nie wiedzą, co mówią. Ale mocy i zwierzchności, które stoją za nimi, one wiedzą, co mówią. Dlatego Hitler postanowił zgładzić cały żydowski naród. On był typem antychrysta. I Polska jest miejscem, gdzie w całej historii Izraela zginęło najwięcej Żydów. 3 miliony. Ile krwi jest w tej ziemi. I Bóg chce nas poprowadzić od takiego miejsca, kiedy zatriumfowała śmierć w tej ziemi, do tego, żeby zatriumfowało życie. To jest fantastyczne przeznaczenie naszego narodu. Dlatego pokutujemy przed tymi nawet młodymi ludźmi. I Bóg odbudowuje naszą przyjaźń. I nasz dom, Polska, ma się stać na nowo domem dla Żydów, kiedy będą prześladowani i będą uciekać z Izraela, bo przyjdzie taki czas i mówią o tym pisma. To niech Polska będzie dla nich jak ziemia Goszen, jak miejsce schronienia. Ale bez Kościoła to się nie stanie. Politycy tego nie zrobią. My musimy pomóc politykom zobaczyć tą perspektywę. I pomagamy. Halleluja. Więc co do Ewangelii 28, są nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na prawiców. Albowiem dary, nieodwolne są bowiem dary i powołanie Boże. Ja dla siebie to przyjmuję. Tak, Boże, Ty mnie nigdy nie zostawisz. Będziesz wierny do tego, do czego mnie przeznaczyłeś. Ja w to wierzę, bo tak mówi Pismo. Absolutnie mnie nawet rzeczy bardzo trudne, a właściwie szczególnie one będą zawsze współpracować dla mojego dobra. Ale kiedy większość chrześcijan pomyśli o Izraelu, to większość chrześcijan tak nie myśli. Żydzi to nie. Ale ja tak. Dlaczego? To jest obietnica dla Izraela. Ja przez lata czytam Biblię od 33 lat. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Zawsze to odnosiłem do siebie. Ale w pierwszym przesłaniu jest to dla Izraela. Czy to jest prawda? To jest prawda. I Bóg tego najpierw chce. Najpierw dla Żyda, a potem dla Greka. Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu najpierw dla Żyda, a potem dla Greka. Więc nie będę udawał Greka. Taka jest prawda. Zresztą jesteśmy z greckiego, pod wpływem greckiego sposobu myślenia, niestety. Więc to wszystko pasuje. Biblia jest bardzo prorocza. Im bardziej ją czytam, tym bardziej jestem zadziwiony. Więc to podłączenie do narodu żydowskiego mówi o naszej tożsamości. Nasza tożsamość jest w tym, że jesteśmy podłączeni do izraelskiej wspólnoty narodów.
Będę ten termin powtarzał, bo on jest bardzo adekwatny do tego, co chce zrobić Pan. I chociaż są wielkie kościoły na tym świecie i Kościół katolicki uważa siebie za Kościół Matkę na przykład, to on jest tylko odłączoną dziką gałązką z tego pielęgnowanego drzewa oliwnego. Wszyscy tacy jesteśmy. I będzie musiał wrócić do swoich żydowskich korzeni, jeżeli nie będzie sprzeciwiał się Bogu. Czy to jest możliwe? Dla Boga wszystko jest możliwe. Chociaż kiedy patrzymy na rzeczywistość, się wydaje, że to jest nie do zmiany. Ale Bóg może zrobić wszystko. Ja nie jestem Bogiem, ale Bóg jest Bogiem. I to drzewo oliwne jest drzewem rodzinnym. I nasza tożsamość, tożsamość Kościoła z narodów, tożsamość Kościoła nie Żydów jest w tym drzewie oliwnym, czyli jest we wspólnocie Izraela. I możemy oczywiście cytować list do Efezjan, drugi rozdział, znacie, że ten mur wrogości między Żydami a nie Żydami przez krew Jezusa został zburzony i powstała jedna całość, powstał jeden lud Boży. I wszystkie obietnice, które są dla Izraela, są dla nas. To jest fantastyczne. Wszystkie. W równej mierze tak samo jak dla Żydów. Ale musimy Żydów zaakceptować w tym obrazie. I z tym Kościół miał ogromny problem. Dlatego, że nie mógł sobie wyobrazić, że mogą być dwa narody wybrane. Taki jest sposób, ludzki sposób myślenia. Ale to jest jeden lud. Tylko musimy zrozumieć sposób myślenia Boga. Zaczął z Izraelem po to, żeby ustanowić swoje królestwo jako wzór dla narodów, jak ma być w innych narodach. Jerozolima i narody mają być podłączone w Bożym planie autostradami i one wszystkie prowadzą do Jerozolimy. Tak jest Boży plan. Muszę taki plakat zrobić, teraz miałem wizję, jak to ma wyglądać. Dziękuję Wam, że jestem z Wami, bo mam wizję. Wiecie, to jest coś takiego, że jak głosisz, to bardzo często Pan do Ciebie mówi rzeczy. Więc jedną z nich zdradziłem. Jakby co, to byłem pierwszy. Więc to jest Boży zamiar, żebyśmy wszyscy wrócili do swoich żydowskich korzeni. I centrum świata jest w Jerozolimie. I stamtąd Jeszua błogosławieństwo na narody rozlewa. To jest cudowne. Więc przez krew Jezusa staliśmy się bliscy sobie wzajemnie. Żydzi i poganie. Żydzi i wierzący z pogan. Większość Kościoła myśli w ten sposób. Żydzi nie przyjęli Mesjasza, więc są odrzuceni przez Boga. A teraz Kościół pogan jest ludem Bożym. To, co wspomniałem przed chwilą. I to jest mniej więcej, na tym polega teologia zastępcza. Żydzi są tak skorumpowani i tak zepsuci i tak źli i zabili Boga, zabili swojego Mesjasza. Wiecie, jak po ludzku na nas popatrzysz, to jest w tym logika. Jest w tym jakaś logika. My byśmy jako Polacy w życiu nie zabili Mesjasza. To jest niemożliwe, żebyśmy go zabili. Przecież nawet nasz wieszcz Mickiewicz mówił, że jesteśmy Chrystusem narodów. To my byśmy Mesjasza zabili, ale w życiu. Tak myślą ludzie. Zabilibyśmy go nawet prędzej, niż zrobili to Rzymianie, bo tak naprawdę Rzymianie go zabili, ukrzyżowali, nie Żydzi. Ale oczywiście oni w tym maczali ręce przez knucie intrygi, które przywódcy religijni uczynili wcześniej, zanim to się stało. Więc tak jak wiecie, Kościół Żydów malał, Kościół pogancy zwiększał, patrzyli poganie, wierzący z pogan na to, jak Jerozolima jest zniszczona, patrzyli na to, że ich jest bardzo dużo i pomyśleli sobie to, jak nas tak dużo, to Bóg nas błogosławi, my wzrastamy, mesjańskich jest coraz mniej, no to my jesteśmy teraz ludem wybranym. I doszło do tego, że zmienili nawet kalendarz. Doszło do tego, że nałożyli ekskomunikę na tych, którzy chcieli praktykować żydowskie zwyczaje. Wszystko się poprzekręcało. Całkowicie odwrócił się Kościół od swoich żydowskich korzeni. Do tego stopnia, że zmienił kalendarz. Wiecie, ja myślę coraz częściej na ten temat. Bo Kościół ustanowił swój własny kalendarz. On się momentami pokrywa z kalendarzem, który Bóg ustanowił dla Izraela. Ale jedna rzecz została zmieniona w sposób, który będzie trudny do odwrócenia, ze względu na to, że się to już tak wtopiło naszą kulturę. Wiecie, dzisiaj jest święto Pana.
Dzisiaj jest szabat. Jutro jest normalny dzień. Kiedy jedziesz do Izraela, poniedziałek jest normalny dzień pracy. Niedziela, przepraszam. Widzicie, nawet ja mam tutaj jeszcze kłopot. To jest pierwszy dzień tygodnia. Niedziela. Nigdzie w Biblii nie znajdziesz, że Bóg chciał, żeby wtedy, kiedy zmartwychwstał Chrystus, żeby to było święto zamiast szabatu. Nie znajdziesz tego. Szabat ustanowił Pan. Ja nie mówię, żebyśmy teraz wszystko zmieniali i odwracali świat do góry nogami. Ja nie to chcę wam powiedzieć. Ale kiedy Kościół wróci do swoich żydowskich korzeni za jakiś czas, to jest jeden z takich tematów, który będzie musiał się zmienić. W Europie, w której żyjemy, czy w świecie zachodnim, tak zwanym zachodnim chrześcijaństwie, jest nie do pomyślenia, żeby to zmienić. Trzeba by wszystko obrócić do góry nogami. Jak przekonać polityków? Jak przekonać ludzi, którzy są antysemitami albo w najlepszym razie są obojętni wobec Izraela i nie interesuje ich, co mówi Pan? Nie znają Pana. Oni mają swój własny świat, w którym żyją setki lat. Ale z Bożej perspektywy dzisiaj jest święto Pana. Jak Bóg to zrobi? To jest takie moje pytanie. Ja nie mam zielonego pojęcia, jak On to zrobi. Ale ja wiem, że kiedy nasze serca zwrócą się w stronę Izraela, pewne rzeczy muszą być zmienione. Ale na dzisiaj, jutro jest niedziela, jutro jest dzień, kiedy wielbimy Pana, kiedy Kościół się gromadzi, nie ma problemu, proszę was, nie bierzcie tego, że już ktoś musi to robić. Spotkałem takich ludzi, którzy wręcz rzucili do judaizmu, porzucili nawet, znam takich, którzy porzucili Nowy Testament, bo stwierdzili, że to wymyślili sobie ludzie. To są takie przegięcia. My nie jesteśmy ani antysemitami, ani filosemitami. Jesteśmy w procesie powrotu do tego, żeby być na nowo wszczepionym w drzewo oliwne. A jak to będzie, ja to zostawiam dla Pana. Najważniejsze, że Bóg daje Kościołowi w Polsce to objawienie. I myślę, że będziemy w tym wzrastać.